Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze zorganizowała debatę społeczną, w ramach której spotkają się samorządowcy, przedstawiciele władz lokalnych, policjanci, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie powiatu kamiennogórskiego. W ramach tej debaty społecznej podsumujemy dotychczasowe naniesione wyniki na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Dokonamy szczegółowej analizy, wyciągniemy wnioski naprawcze, gdzie kierować patrole, w jaki sposób kontynuować służbę, aby te zagrożenia naniesione przez mieszkańców powiatu kamiennogórskiego na krajową mapę zagrożeń wyeliminować. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ. Chciałem Państwu serdecznie podziękować wszystkim zaproszonym i przybyłym dzisiaj podziękować za przybycie na dzisiejszą debatę. Myślę, że po tych treściach, które przedstawimy my, które przedstawią zaproszeni goście, spróbujemy wyciągnąć jakieś wnioski dotyczące bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa na terenie powiatu kamiennogórskiego. Witam na dzisiejszej debacie starostę powiatu kamiennogórskiego, pana Jarosława Gęborysa. Witam wicewójta gminy Marciszów, pana Wiesława Cepelika. Witam przedstawicieli Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej pod przewodnictwem pani zastępcy komendanta. Bardzo witam serdecznie pani młodsza brygadier Agnieszka Mendelska. Witam pana komendanta Straży Leśnej, pana Ledwójcika. Grzegorza, przepraszam. Chciałem powiedzieć Wojciecha, Grzegorza, przepraszam. Witam pana prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Szarotka, pana Ireneusza Jałę. Witam panią dyrektor MOPS w Kamiennej Górze, panią Beatę Wrzesińską. Witam wszystkich pozostałych zaproszonych gości. Witam przedstawicieli samorządu, instytucji. Witam przede wszystkim młodzież i grono pedagogiczne Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. A w szczególności chciałem powitać panią wicedyrektor właśnie tej szkoły, na terenie której się znajdujemy, i podziękować za umożliwienie spotkania tutaj się dzisiaj w tak dobrym gronie. Pani Katarzyna Winiarska-Werbel, dziękuję bardzo. Witam też młodzież tak licznie zgromadzoną i myślę, że po pierwsze ta dzisiejsza debata poszerzy wam horyzonty, jeśli chodzi o bezpieczeństwo publiczne, o problematykę, jaką zajmuje się policja i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, nie tylko na terenie powiatu kamiennogórskiego, ale na terenie całego kraju. No i myślę, że ta dzisiejsza debata w jakiś sposób być może pomoże wam pokierować dalszą swoją karierą, jeśli chodzi o kształcenie, jeśli chodzi o wybór zawodu. Także witam bardzo serdecznie wszystkich, dziękuję za przybycie i oddaję głos prowadzącemu dzisiejszą debatę, aspirantowi sztabowemu Grzegorzowi Szewczykowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja po kolei przedstawię program debaty, więc pierwszy temat zostanie omówiony przez specjalistę do spraw prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, podkomisarza Dariusza Kurzeję, który dokona prezentacji aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń. Ja omówię analizę zagrożeń wynikającej z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie kamiennogórskim z podziałem na zgłoszenia potwierdzone i niepotwierdzone. Znowu Darek Kurzeja omówi działania w związku ze zgłoszeniami w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zrobimy malutką przerwę. Później zagadnienia z obszaru profilaktyki, działania profilaktyczne omówi sierżant sztabowy Anna Słowińska. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, pani Paulina Krupa, zespół interdyscyplinarny omówi przeciwdziałanie przemocy w mieście Kamienna Góra. Natomiast pani Agnieszka Górczyk-Banach, kierownik działu pomocy społecznej, bezpieczeństwo osób bezdomnych w mieście Kamienna Góra. Komendant Straży Leśnej Grzegorz Ledwójcik omówi bezpieczeństwo w lasach. Ja kolejny temat omówię, promocja w policji, promocja przyjęć do policji i zagadnienia z obszaru służby dzielnicowego. Znowu ja przedstawię prezentację z dzielnicowymi powiatu. Tak więc przekazuję tutaj głos podkomisarzowi Dariuszowi Kurzej.
Dzień dobry Państwu. Podkomisarz Dariusz Kurzeja. Zostałem przedstawiony. Ja chciałbym Państwu pokrótce przedstawić krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Jak funkcjonuje, jakie są jej założenia. Pozwolicie Państwo, że usiądę dobrze i będę sobie na siedząco o tym mówił. Dziękuję. A więc po co powstała mapa zagrożeń? W ogóle funkcjonuje już, proszę Państwa, od przeszło roku czasu. Od przeszło roku czasu ciągle ona się rozwija. Co ona ma na celu? No, mapa zagrożeń ma na celu to, aby przede wszystkim, aby społeczeństwo miało realny wpływ na bezpieczeństwo w miejscu swojego zamieszkania. Żeby społeczeństwo mogło widzieć, czy w okolicy ich domu jest bezpiecznie, czy też nie. To jest podstawowe założenie mapy zagrożeń. Na pewno bardzo istotnym jej celem jest również to, że my jako policja widzimy, poprzez to, że Państwo zaznaczacie te zagrożenia na mapie, my widzimy, gdzie jest niebezpiecznie i jesteśmy w stanie po prostu na te zagrożenia w sposób bezpośredni wpływać i reagować. To jako cel przewodni funkcjonowania mapy zagrożeń. No, zasada mapy zagrożeń opiera się również na interdyscyplinarności, czyli tutaj chodzi o to, żeby nie tylko policja działała w kwestii rozwiązywania tych zagrożeń, wpływania na ich likwidowanie, ale żeby też wszystkie inne instytucje, które są powołane do ochrony zapewnienia bezpieczeństwa, również działały na rzecz, powiedzmy, eliminowania tych zagrożeń, które pojawią się na mapie, właśnie na mapie, i zaznaczycie oczywiście Państwo, czyli obywatele na tej mapie nam te zagrożenia nanoszą i pokazują, gdzie jest niebezpiecznie. Cóż tu jeszcze na wstępie można powiedzieć? Może spróbujemy się zalogować. Cóż, pokażę Państwu, jak się należy zalogować do tej mapy zagrożeń, bo nie wszyscy mogą wiedzieć. Którędy? Przede wszystkim wpisując adres polskiej policji, czyli www.policja.pl, wchodząc na tą stronę. W pewnym momencie pojawia nam się okienko, gdzie jest to odnośnik do pierwsza strona, i nawet kliknięcie na tą mapkę tutaj na pierwszej stronie, od razu zostaniemy przeniesieni na stronę logowania do krajowej mapy zagrożeń. Teraz przejedziemy na dół. Tak, i tutaj mamy dwie możliwości. Jedna możliwość to jest statystyka, czyli tutaj jest panel statystyczny, a więc tam możemy sobie sprawdzić, jak ma się przestępczość, i nie tylko, ale i wypadki drogowe, kolizje. Wszystkie te, jest kilkadziesiąt tych statystycznych paneli i możemy tam sprawdzić, możemy nawet wejść, zobaczyć, jak to wygląda, i na mapie będzie to obrazowo pokazane kolorami. W legendzie są kolory, gdzie kolor ciemniejszy oznacza więcej zdarzeń, kolor jaśniejszy to zdarzeń mniej. Ale już nie będę w to szczegółowo wchodził, bo by to nam za dużo czasu zajęło. W każdym razie tu po lewej mamy te wszystkie statystyki z różnych dziedzin bezpieczeństwa. Natomiast tu na mapie, tak jak mówiłem, te kolory. I będziemy przybliżać bliżej, to będą się te kolory zmieniały w zależności od tego, gdzie jest właśnie bardziej bezpiecznie, a gdzie mniej. To tyle, jeżeli chodzi o tą statystykę. Statystyka jest, proszę Państwa, wprowadzana w okresach półrocznych, czyli nie jest to okres miesiąca czy dnia, ale jest wprowadzana za okres pół roku, czyli obecnie od stycznia do końca lipca. Przejdźmy do strony logowania, to panel statystyczny. Natomiast po lewej tutaj możemy uruchomić już konkretnie mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Wygląda to w ten sposób. Musimy oczywiście zapoznać się z regulaminem, który należy na końcu zatwierdzić. Bez jego zatwierdzenia nie wejdziemy na mapę zagrożeń. I tu widzimy, teraz może przybliżymy tutaj nasz rejon gdzieś mniej więcej, tak żebyśmy trafili do Kamiennej Góry. Oczywiście te zgłoszenia, należy na wstępie powiedzieć, że te zgłoszenia nie są to zgłoszenia interwencji. Interwencje zgłaszamy cały czas, te pilne interwencje zgłaszamy na numer 112, tak jak to było zawsze. Tu zgłaszamy zagrożenia, które wystąpiły, występują bądź wystąpią, ale nie są to interwencje. Nie są to interwencje pilne. I widzimy tu, że na terenie Kamiennej Góry tak to wygląda. I teraz może przybliżymy jeszcze bliżej i zobaczymy, że po lewej stronie, u Państwa, to jest po prawej stronie na dole, jest taki plusik czerwony. Tym naciskamy ten plus. Może zróbmy to. O, tu tak.
O, plus i pojawia nam się tutaj kilkadziesiąt tych różnych zagrożeń. Te zagrożenia zostały wytypowane w wyniku prowadzonych konsultacji społecznych i to obywatele wskazali, które zagrożenia należałoby na tej mapie umieścić. I tutaj widzicie Państwo te zagrożenia. Wybierzemy sobie, które z tych zagrożeń, na przykład, proszę, tutaj inwencja twórcza, ani na przykład akty wandalizmu. I teraz wskazujemy punkty. I teraz, gdzie zauważyliśmy to niepokojące zjawisko, zaznaczamy sobie, proszę zaznaczyć. Oczywiście robimy to zupełnie, to jest zgłoszenie testowe, nie będziemy tego do końca realizować. Akty wandalizmu i tu nowa funkcjonalność tej mapy, która od niedawna została wprowadzona, możemy wprowadzić oprócz daty zdarzenia, możemy wprowadzić jego opis. Do 500 znaków możemy umieścić tutaj, czyli opisać, nie tylko wskazując na mapie, bo to zbyt mało, ale możemy też wprowadzić tutaj krótki opis. Ten opis widoczny jest tylko i wyłącznie dla koordynatorów, czyli dla osób takich jak ja, które koordynują tą mapę zagrożeń. Tego opisu nie widać na mapie ogólnie dostępnej dla wszystkich. Zjedźmy tutaj niżej tym paskiem. Tak. Możemy wskazać porę dnia tygodnia, w jakie dni tygodnia i co jest dodatkowo również wprowadzone, możemy tutaj umieścić zdjęcie lub też jakiś inny plik z dokumentem, ale przede wszystkim tu chodzi o zdjęcie do 4 megabitów, możemy tu umieścić fotografię. I teraz jeżeli byśmy te rzeczy zrobili, nacisnęlibyśmy przycisk zgłoś, to zgłoszenie zostałoby przyjęte. Co się dzieje dalej z takim zgłoszeniem? Nie będę omawiał tego teraz, ponieważ to zgodnie z harmonogramem debaty, to jest to przewidziane na późniejszym czasie, a więc na tym poprzestanę, czyli tak realizujemy zgłoszenie. Tak jak mówię, no zgłoszenia, nie są to zgłoszenia inne, mogą to być zgłoszenia interwencji, a tylko innych jakichś zagrożeń, które mogą gdzieś występować. I tu widzicie Państwo, to tyle jeszcze powiem, że te wszystkie czerwone miejsca, to są miejsca, które my oznaczyliśmy jako potwierdzone, czyli my jako policja stwierdziliśmy, że w tym miejscu to zagrożenie wskazane przez Państwa zostało przez nas uznane jako zagrożenie potwierdzone i my tutaj dążymy do tego, aby te zagrożenia wszystkie wyeliminować. Wtedy pojawią się one w kolorze, tutaj nie widzimy ich, ale one są w kolorze, nie będzie tutaj, w kolorze niebieskim, jasno niebieskim. Wtedy będą to zagrożenia wyeliminowane, a wszystkie te na czerwono są to zagrożenia przez nas stwierdzone i my ciągle dążymy do tego, aby eliminować. Każdy policjant, który jest odprawiany do służby, zna miejsca zagrożone z mapy zagrożeń i wie, gdzie te miejsca są zaznaczone i w czasie tej służby dąży zawsze do eliminacji tego zagrożenia. No, natomiast no, mówiąc o dzielnicowych, no to tutaj oni szczególnie są odpowiedzialni za tą mapę zagrożeń. Przed każdą służbą każdy dzielnicowy ma dostęp do internetu i do mapy, zapoznaje się z miejscami zagrożonymi, które są stwierdzone jako potwierdzone, ale również zapoznaje się z ewentualnymi nowymi zgłaszanymi zagrożeniami i na bieżąco oczywiście w swoim rejonie próbuje skutecznie te zagrożenia eliminować.